Może wróćmy najpierw do meczu we Wrocławiu. No, to był chyba najgorszy mecz wasz w tym sezonie. Co poszło nie tak? No myślę, że nie tylko jako drużyny, myślę, że mój osobiście też chyba był jakoś w sensie najgorszy, bo bardzo bolała ta porażka. Myślę, że przeciwnik nas zdetonalizował na obu polach, czyli w ataku i w obronie, tak. Bardzo źle zagraliśmy ten mecz, a co było przyczyną, tak dogłębnie analizując, no to ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć. No po prostu, jak to by powiedzieć przysłowie, zabili nas. Dzisiaj było lepiej, jeżeli chodzi o walkę. Na pewno nawet zbliżyliśmy się na 3-4 punkty, ale i tak przegraliśmy 18. Kibice nie wymagają zwycięstwa, ale wymagają walki. Czy to można obiecać? Nie, no na pewno dzisiaj walczyliśmy. Szkoda, że się nie podnieśliśmy, kiedy by było 4 punkty i tą czwartą kwartę widzę tutaj, przegraliśmy 33-19, no drugą wygraliśmy 11. No ciężko powiedzieć, no walczymy, walczyliśmy, ale i tak mecz przegraliśmy, jak pan powiedział, 18. No myślę, że w Asseco też powalczymy i jakoś damy radę w końcu wygrać mecz, bo podcięło nam skrzydło ten mecz z Dąbrową, tak? To był taki kluczowy mecz dla układu też tabeli. Jakoś po tym się trochę wszystko posypało. No, dzisiaj to poszło w dobrym kierunku, no ale mamy młody skład. Tylko musimy walczyć, bo inaczej nie wygramy meczu.